Nazywam się Halinka Pieczaba, mam 6 lat, mieszkam w Małogoszczu, lubię tańczyć i jeździć na rowerze. Dziękujemy bardzo, Malinie. Z numerem 7, Julia Równiak. Julia! Czy mogę powiedzieć dwa wierszyki? Jestem Julia Równiak mała i z Bochenca przyjechałam. Mam 3 lata, 3,5, ledwie sięgam ponad stół. Chodzę sobie do przedszkola, tam zabawa jest wesoła. Również tutaj w Leidenbach. Chcesz zobaczyć? Popatrzam. Wesołej zabawy życzę wszystkim wam. Cała publiczność bije brawo. Numer 8, Karolina Spurek. Bym wzięła pokrywki od garfków i bym mocno stuknęła, jak instrument talerze. A jakby to nie pomogło, zawołałabym krasno ludzki i byśmy po niej skakały. A jakby to nie pomogło, to bym włączyła głośno radio i by się obudziła. A jakby to nie pomogło... Trzecia wicemistrz 2009, Katarzyna Skrogo z numerem 12. Drodzy Państwo, druga wicemistrz 2009 to Zuzanna Skrobo, kandydatka z numerem 15. Pierwszą wicemistrz 2009 zostaje Julia Równia, kandydatka z numerem 7. Pierwsza wicemistrz otrzymuje koronę, szarpę, maskotkę, słodycze kurtowni RR, kwiaty wbudowane przez kwiaciarnię pani Elżbiety Bień. Mała mistrz 2009, Aleksandra Staszewska, a piękną maskotkę przekazuje mała mistrz 2007, Julia Zięcikiewicz. Brawo, brawo, brawo! Mistrz publiczności 2009 zostaje Julia Równiak! Lalkę i słodycze w hurtowni RR. Julia Równia! Mistrz publiczności Antagonii 2009.